Nie można wyobrazić sobie lepszego miejsca na spotkanie wspomnieniowe niż Bielsko-Biała. Są dzisiaj z nami absolwenci tego seminarium, a także wykładowca. Mirosława i Zygmunt Jakszowie, małżeństwo, oraz Marian Wójcik. Kochani, zastanawiałem się nad tym, co powoduje, że młodzi ludzie w pewnym okresie życia, w najbardziej rozwojowym, twórczym, wpadają na pomysł, aby udać się do seminarium teologicznego. Zdradźcie mi swoje motywy. Co kierowało wami w tamtym czasie? Myśl o pójściu w kierunku pracy duszpasterskiej krążyła u mnie od szeregu lat. Jako młodego chłopaka. Rozpocząłem jednak naukę w technikum. Tam spotkały mnie trudności. Nie mogłem ze względu na sobotę to realizować. I pamiętam któregoś razu na zjeździe w Jeleniej Górze przybył pastor Zachariasz Łyko. I on tak zagadnął mnie, rozmawiał i przekonał mnie o tym, czy zachęcił mnie do tego, abym rozpoczął naukę w seminarium. I to tak przeważyło moje wahanie. To możemy zrozumieć, ale jak to było z tobą, Mirosławo? Kobietą, taka decyzja. No, ze mną było troszeczkę podobnie, ponieważ już straciłam jeden rok liceum z powodu właśnie niemożliwości uczęszczania w soboty do szkoły. I seminarium dało mi tą możliwość ukończenia szkoły średniej, a także realizacji swojego rozwoju światopoglądowego, rozwoju mojej duchowości. I po prostu to były takie dwie korzyści. To pięknie, te praktyczne i te duchowe. A jak to było w twoim przypadku, drogi Marianie? Czy podobne względy, czy też inne? Ja nie byłem jeszcze wyznawcą Kościoła Adwentystów w tym czasie, ale uczestniczyłem na pewnych wykładach, które prowadził pastor Sędzik Wojciech. Jego argumentacja bardzo mi się podobała i postanowiłem, że byłoby nieźle, gdybym coś więcej na ten temat wiedział. Wyraziłem chęć wykonywania takiej pracy, a on powiedział, to być może z czasem jest wszystko możliwe. A później wyznawcy w kościele zachęcili mnie do tego, żebym właśnie taką naukę podjął. I zdecydowałem się pójść do seminarium duchownego. Patrząc retrospektywnie na czasy związane z nauką w seminarium, na pewno utrwaliły się w waszej pamięci, bo w mojej także, jako jednego z jego absolwentów, utrwaliły się w naszej pamięci wspomnienia, doświadczenia związane z czymś miłym, z czymś szczególnym, może bardzo emocjonalnym. Pamiętacie coś takiego? Proszę bardzo. Było tego bardzo dużo, ale najważniejszym, najmilszym wydarzeniem było poznanie Mirusi, a później mojej już małżonki. Obecnie 47 lat się znamy. Brawo, brawo. Znamy się. I tak się kończą decyzje wyboru stania się studentem seminarium. No, tak? Bywa i tak. Wspaniałe doświadczenie. I ciągle po 47 latach jeszcze się poznają. I jeszcze się poznają. Marianie, czy ty podobny jakiś wątek mógłbyś tutaj jak gdyby odtworzyć, czy to było zupełnie inaczej, wszystko toczyło się? Podobny wątek, ale ja już miałem dziewczynę, schodziliśmy ze sobą, a po ukończeniu seminarium zawarliśmy związek małżeński, a przywilejem dla nas było to, że dyrektor i wychowawca seminarium udzielali nam ślubu. I w tym związku małżeńskim jesteśmy już 53 lata, i muszę powiedzieć, że mam dużo pomoc duchowo również w żonie, która stoi u mojego boku. No to gratulujemy rekordzistom. Pięknie. Moi drodzy, historia pokazuje, że są takie dziedziny w życiu, w których spotykamy ludzi wybitnych, ludzi szczególnych, ludzi, którzy wywarli pewien wpływ na nas samych, na nasze myślenie, na nasze postawy. Czy na waszej ścieżce rozwojowej, na waszej ścieżce edukacyjnej, właśnie tam, w seminarium, spotkaliście takich ludzi, o których można by powiedzieć, ten człowiek pozostawił pewien ślad w mojej pamięci, w mojej osobowości? Ja sobie przypominam,
że wielu wybitnych nauczycieli postaci było w seminarium, ale najbardziej zapamiętałem postawę brata Lawatego. Wybitny biblista, dobry przyjaciel, można było się zwierzyć ze swoimi sprawami i on chętnie to wysłuchał. Ale chciałbym coś powiedzieć, że gdy idzie o wybitne postacie w moim życiu, to była młodzież seminaryjna, kiedy ja już byłem nauczycielem. Miałem pewne braki w wykształceniu. I niektórzy tak się zastanawiali, co ten wójcik tam robi w tym seminarium. Ale pojawiły się wybitne postacie. Mirek Karauda, Marek Smalec, Jakub Baron i wielu, wielu innych, którzy potrafili tak tą młodzież zorganizować i rozśpiewać, że zbór w Warszawie aż się dziwił, skąd to seminarium tak tętni życiem. Czyli potrafimy uczyć się od młodszych od siebie. To jest też walor nauki w seminarium adwentystycznym. A jak to było w waszym przypadku, gdy mówimy o tych wybitnych postaciach, znanych nauczycielach? Okres pobytu w seminarium to czas służby brata Lawatego, pierwszy rok. On miał rzeczywiście taki ojcowski wpływ na studentów. Natomiast później to już niewątpliwie postać brata Władysława Poloka, który był naszym takim opiekunem, mieszkał z nami w Bursie. Późniejszego dyrektora. Grał z nami w piłkę. No i był takim przyjacielem, ale też wywierał znaczący wpływ, jeśli chodzi o wiedzę teologiczną. I to gdzieś kształtowało młodego człowieka. Bardzo lubianym przez młodzież. Tak. No dobrze, zostawmy panów, zostawmy nauczycieli. Czy wśród kobiet pojawiały się osoby, o których warto powiedzieć? Tak, oczywiście. Dla mnie takimi bardzo ważnymi osobami były siostra Lawaty i siostra Estera Hatała. Dlaczego? Dlatego, że jako młode dziewczynie, wyrwane z domu, w zupełnie obce środowisko, były takimi matkami duchowymi, którym się można było zwierzyć, zapytać, poradzić. I to było bardzo ważne. Tak. Młodzi ludzie, szukający swoich duchowych przewodników, szukający wsparcia, szukający dróg, odkrywających swoje życiowe plany i perspektywy. A skoro o młodości mowa, chyba zgodzimy się z tym, że wojsko w jakimś sensie wywiera wpływ na osobowość młodego człowieka. Uczy go samodyscypliny, bo wojsko to pewnego rodzaju formowanie charakteru. Ale nie o wojsku chcę powiedzieć, o seminarium. Czy moglibyśmy dostrzec pewne podobieństwo pomiędzy wojskiem a seminarium? Czy seminarium było też pewnego rodzaju szkołą formującą wasz charakter? Czego was uczyło życie we wspólnocie? Bo to była wspólnota, to były zmagania, to były wspólne pewnie i radości i smutki. Jak to odebraliście, jak to zapamiętaliście, kochani? Bardzo dobrze. Uczyło nas dyscypliny, bycie w środowisku, uczyło nas kompromisów, patrzenie na innego człowieka, na kolegę, koleżankę, akceptowanie, zgadzanie się, czasem zatargi. No różnie, ale na pewno dużo daje. Samoorganizacji, myślenia o tym, że nie tylko ja jestem. No i takiego zorganizowanego społecznego życia uczyło nas. Program w seminarium. Pobudka, nabożeństwo, wykłady, a później też praca, nauka i wieczór, no jak to mówimy, capsztyk. Wszyscy kładą się spać, odpoczywają po pewnej godzinie. To uczy też pewnego takiego rygoru i rytmu wojskowego. Tak, rygoru wojskowego i znowu wracamy do dyscypliny, do wojska. Pamiętam, że podczas mojego pobytu w seminarium, oprócz nauki, było też miejsce na czas wolny. Jak wy spędzaliście czas wolny w tamtym okresie? Czy w ogóle mieliśmy czas wolny? Jego było chyba bardzo mało, bo tak, liceum, seminarium, godzinki do odpracowania słynne, no i też wielu z nas podejmowało pracę na zewnątrz, żeby zarobkować. Natomiast jeśli był już wolny czas,
No to spędzaliśmy go trochę na boisku, trochę na spacerach z dziewczętami naszymi. Z chłopakami. Także nie było nudy i zawsze brakowało na sen. Tak. Brakowało czasu na sen. I zdarzało się tak, że gdy wychowawca sprawdzał w pokoju, bo liczył, że już na pewno odpoczywają, niektórych nie zastawał w pokoju. Skoro o takich rzeczach mówimy, to jakby podsumowując, czy pamiętacie jakieś miłe, zabawne, szczególne wydarzenie z czasów nauki w seminarium, które warto przypomnieć tutaj sobie na kanwie tych takich ciepłych wspomnień? Ja pamiętam, jak byłem w ten czas już nauczycielem, jak uczniowie malucha, którego miałem. To znaczy? Polski Fiat 126. Polski Fiat 126P. Tak. Oni go wzięli tam gdzieś i wstawili między sosny, że nie można ani było cofnąć do tyłu, ani do przodu. Proszę. I później musiałem prosić ich o to, żeby go stamtąd wynieśli. I to studenci zrobili swojemu wykładowcy. Mieszkaliśmy w trzyosobowych pokojach. Wiadomo było, że o 22 musi być zgaszone światło i wszyscy zaczynają spać. No ale nieraz było tak, że leżymy w swoich łóżkach i pytamy, no który zgasi światło? Nikogo nie ma. No więc wpadł ktoś na pomysł. Słuchajcie, spróbujmy rozmawiać głośno, coś pokrzyczeć. Zaraz się światło zgasi. No i tak było. Zaczęliśmy głośno mówić, a w naszym pawilonie mieszkał wychowawca. Był to bratwolog. Za moment przylatuje i panowie, no co się dzieje? Czemu tu tak głośno? Gasimy światło, idziemy spać. Cyk, zgasił światło, zamknął drzwi i wyszedł. Problem się rozwiązał. Sądzę, że już czas na takie małe resume, na małe podsumowanie, ale przede wszystkim na przekazanie pewnych ważnych informacji, wskazówek obecnym studentom, tym, którzy rozważają decyzję wstąpienia do seminarium. Co moglibyście powiedzieć takim osobom? Co najważniejszego warto by im przekazać właśnie teraz? Marianie. No, ja bym zachęcał młodych ludzi, ażeby wstępowali do seminarium duchownego, że zdobędą tam wiedzę nie opartą na teoriach, ale na czystej wierze w Słowo Boże i że wiedzę jakokolwiek tam będą zdobywać też inną, ona przyda im się później w pracy, czy to pastorskiej, czy w ogóle w ich życiu. Będą do niej często wracać i rozwiązywać trudne problemy życia. Teraz powiem do tych, którzy są już w seminarium, studentów. Nie wiem, z jakich powodów tam trafiliście, jakich motywacji, ale wiem, że podjęliście dobrą decyzję. Ona ma sens. Wiem też, że moce ciemności będą robiły wszystko, aby was zniechęcić, nawet już po zakończeniu studiów. Ale też wiem, że kiedy oprzecie się temu wszystkiemu z pomocą Bożą i podejmiecie służbę na rzecz innych, Pan da wam doświadczyć cudownych efektów tej służby, z której będziecie szczęśliwi. Tego wam życzę. A co mogłaby powiedzieć kobieta przyszłym seminarzystkom? Że to jest dobra decyzja, że to jest dobre miejsce, że to jest możliwość poznania nowych ludzi, zawarcia nowych przyjaźni, czasem rzutujących na przyszłość. I to chyba była najlepsza puenta naszego dzisiejszego spotkania i rozmowy. Bardzo dziękuję wam za udział. Tobie, Mirosławo, Zygmuncie i Marianie. Gościliśmy na terenie obiektów Domu Opieki Społecznej Samarytanin w Bielsku-Białej. Do zobaczenia i do usłyszenia.